Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Zadworzany. Na miejsce zadysponowano w pierwszym rzucie dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Sokółka, zastęp z SP Kuźnica Białostocka. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia informacja potwierdziła się, doszło do pożaru na poziomie poddasza jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W momencie przyjazdu Straży Pożarnej mieszkańcy znajdowali się na zewnątrz budynku, nikt nie doznał obrażeń. Działania straży polegały na wejściu ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych do zagrożonego pomieszczenia, czyli na poddasze budynku, zlokalizowaniu źródła ognia i ugaszeniu. Na chwilę obecną prowadzone są jeszcze prace rozbiórkowe i dogaszanie elementów konstrukcji. Na miejsce zdarzenia zadysponowano jeszcze dodatkowo OSP Jacowlany oraz OSP Zubrzyca Wielka. Mieszkańcy opuścili ten budynek wcześniej, nie byli zagrożeni, także w momencie przyjazdu straży już znajdowali się oni na zewnątrz budynku, nie odnieśli żadnych obrażeń. Po wykonaniu najbardziej takich niezbędnych napraw dachu budynek będzie się nadawał do zamieszkania, ale to, no wiadomo, powinien jeszcze ocenić specjalista.